Dzień dobry panu, TVB24. Robimy sondę uliczną. Co można w Dębnie w weekend zrobić? Bo my to kręcimy w weekend. Jakie atrakcje w weekend? Co by pan zaproponował? Najlepiej w weekend spędzić nad jeziorem dębskim. Mhm. Ładne jezioro tu macie? No ładne jest. Wie pan, no jakieś tam stoiska porobić, parasole. Jakieś tam rożna, nie? Jakieś dla dzieci tam w ogóle coś zorganizować. Tak, żeby było pięknie. Bo tak to jest biedne miasto, naprawdę. No właśnie, a jakieś, no bo pan mówi o jeziorze, w porządku. A jakieś inne atrakcje właśnie w weekend, sobotę, niedzielę? Tu przyjmować ludzi chodzą do kościoła, na spacerek, do parku. Jest ładny park też, do lasu sobie chodzą. Także można spędzić. Pan powiedział, że Dębno to takie biedne miasto. Ja panu powiem, że to jest ładne miasto. Ja tu jestem raz na jakiś czas i mi się Dębno bardzo podoba, ale mówi pan, że biedne jednak miasto, tak? Biedne miasto jest. Ja też jestem bezdomny i tak chodzę po ludziach, proszę za jedzenie. No rozumiem. Nie mam ani mieszkania, no nie mam nic. Tak się zdarza, coraz więcej jest takich osób jak pan, nie tylko w Dębnie, w całej Polsce. Kiedyś za tak zwanej komuny to było nie do pomyślenia. Pan pamięta te czasy, pan jest podejrzany trochę starszy ode mnie. A teraz no, takich ludzi, którzy mają tak jak pan problemy, którzy po prostu muszą prosić o pomoc, jest dużo. Bardzo ciężko jest z pracą w ogóle. Także z pracą to jest strasznie ciężko. Nawet pracy nie można znaleźć. Też chodziłem, chciałem nawet ulicę zamiastać, chodniki. Nie ma nic, żadnej pracy. No niech pan powie, dlaczego pańskim zdaniem tak jest? Bo ja teraz z panem rozmawiam, ja widzę, że pan jest rozsądnym, inteligentnym człowiekiem i sam pan mówi, chciał pan pracę jakąś dostać i nie ma. Dlaczego tak się dzieje? Nie wiem. Zakumel był całkiem inaczej. Czy to już jakaś przewrotka, jak to można powiedzieć. No nie ma pracy w ogóle. Nie macie tutaj we mnie, z tego co wiem, jakichś zakładów pracy, miejsc, gdzie można by, gdzie można by jest, pracować? Jest tutaj miejskie przedsiębiorstwo, że oczyszcza ulice, chodniki. Nawet pan, co tam byłem, nie ma pracy. Nawet żeby wziąć miotło i zamiatać chodnik. Nie, to nawet, to, czyli mają obsadzone te wszystkie miejsca tam? Wszędzie pozajmowane jest. Także jest strasznie ciężko, naprawdę. A jak pan wspomniał właśnie, że jest pan osobą bezdomną, jeżeli mogę zapytać, no teraz jest ciepło, ale jak pan sobie radzi w takich sytuacjach, kiedy na przykład jest zimno, jest brzydka pogoda, deszcze czy mrozy? Wie pan, mam 60 lat, zawsze jakoś się radzę, gdzieś tam, czy w piwnicy, czy prześpię, nie? Czy ktoś mnie tam przyjmie do domu, nie? Także, mówię pan, jestem starszy, nie kradłem nigdy w życiu. Jestem bardzo uczciwy, ludzie mi pomogą z jedzeniem. No, daję sobie radę. Niektórzy pomagają. Zdarza się, że ktoś panu z dobrego serca coś tam da? Czy na przykład zdarza się, że ktoś pana przenocuje? Tak, tak jest. Są jeszcze porządni ludzie. Jakiś ciepły posiłek, prawda, nie? Także nie jest tak źle. No to dobrze. W porządku, to już nie zajmuje panu więcej czasu. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Życzę zdrowia. Wzajemnie. Jak w Dębnie można spędzić weekend? Ja teraz spędzam w szkole, bo studiuję tutaj zaocznie. Jest pani mieszkanką Dębna? Nie. Bardziej bliżej Myśliborza mieszkam. Aha, no ale proszę powiedzieć, to może pani porównać Dębno i Myślibórz. Które z tych miast jest bardziej atrakcyjne pod względem możliwości spędzenia weekendu? Na pewno Dębno, na pewno. No tutaj jest dyskoteka obok GISO. W Myśliborzu raczej nie ma takich atrakcji, nawet pod względem restauracji. Na pewno Dębno jest bardziej atrakcyjne. No my właśnie rozmawiamy przed klubem GIZO. Po naszej lewej stronie jest restauracja uniwersytecka, podobno na wysokim poziomie. W Myśliborzu, powiada pani, nie ma takich fajnych miejsc? Nie, nie ma, na pewno. Jest taki lokal, na przykład, tam młodzi ludzie chodzą, to się nazywa Vegas. On podobno jest, jeżeli chodzi o lokale tego typu, na najwyższym poziomie. Ta pani tam może była? Tak, byłam. Jak dla mnie to był na wysokim poziomie, dopóki się właściciel nie zmienił. Teraz już nie jest tak fajny, jak był wcześniej. Czyli jednak z tych dwóch miast Dębno jest atrakcyjniejsze. Dziękuję za opinię. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję.